Witaj w szkole. Zaczynamy od października. Pierwsze zajęcie rozpoczynamy we wrześniu.
za bardzo popularnie. Sisi byłoby lepiej. Już się czuję inna. Tak będę się teraz podpisywała na blogach i forach internetowych. Sisi. Mata, ale no to mamy przyjętych 70 tancerek. Można z tego stworzyć świetny bar. Dużo pracy przed nami. Pamiętacie tamtą grupę? Fajne dziewczyny. Nieźle się ruchały. To do jutra, o 8 następnego. Zgłosiło się jeszcze 400 dziewczyn. Wprawdzie nie jesteśmy godni dance, ale teraz wszyscy chcą tańczyć. Tak. Do jutra, zmęczona jest. Monika! Asia, dlaczego mnie oszukałyście? Mamo, ale ja nie wiem o co chodzi. Byłyśmy w centrum rozwoju osobistego. Tam, gdzie były zapisy do szkoły tańca. W internecie pisali, że będzie nauka tańca muzycznego. Napisali, że wszystko będzie wzorowane na amerykańskim tancerce i zadorze tanka. Wielkie możliwości, ale dziewczyn świetnie. Jaki taniec nowoczesny? O czym ty, dziecko, mówisz? Zawsze chciałaś, żebyśmy tańczyły. Marzyłaś o tym. Jak pojechałyśmy do cioci na imieniny, to się chwaliłaś, że jedziemy do Włoch. Nie no, sławny jesteście. Całe miasteczko o was mówi. W pracy ludzie mnie zaczepiają. Widziałyście swój taniec nowoczesny? No co tak patrzycie na mnie głupio? W internecie. W internecie? Pierwszy słyszę. Jasne. Wszyscy widzieli, tylko wy. Mamo, my naprawdę nie wiemy, o co ci chodzi. Jaki internet? Gdzie to jest? Wiecie co? Ufałam wam. Dlaczego to zrobiłeś? Mamo, ale my naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Pokaż nam to. To co? Nie wiecie, co nagrywałyście, tak? Nie żartujcie. No zaraz. Gdzieś mi tu nagrałam zapisanie. Gdzie to znaleźć? Thank you.
ja tego tak nie zostawię.
120 euro. Jak zgadza się pan? Jestem zaszokowana, nie wiem co powiedzieć. Oczywiście, że się zgadza. No to świetnie. Wie pani, ten obraz z tym dzieckiem naprawdę bardzo ciekawy. Ta prostota, ta kolorystyka, to jakby powiedzieć połączenie miłości i cierpienia. Jeżeli by pani miała jakieś pytania, proszę do mnie zadzwonić. Oto moja dziewczynka. Do widzenia. Dobra, to ja lecę do domu. Powiedziałam, że jestem ambitna, że znam kilka języków.
pokoju. Ciągle się nie czepiasz. Całymi dniami się wszystko pijali. Co ty tam ciągle robisz? I jeszcze tu w kawiarni. No przecież to kawiarenka internetowa. No po co te komputery są? Żeby się na nie użyło czy do patrzenia? Są, to się z nich korzysta, tak czy nie? Ja ci skończę. Jak matka wyjdzie z pokoju, to gadam sobie dalej. Nikt mi nie
Nie zna. Przytulał cię ktoś kiedyś. A po co? Zobacz. Poszukuję kobiety i tak dalej. Kręci cię siedzenie godzinami w necie. Wiesz, ja jeszcze do dziś czuję zapach perfum. Ten wzrok, kiedy na mnie patrzył. I wiesz, co powiedział? Tak delikatnie, tak czule, że cieszę się, że ciebie spotkałam w życiu. I kiedy wziął mnie za rękę. Cześć, pani, dobrze, że cię widzę. Mam te bilety, ale czekaj do mamy, się z mojej imieniny. Zadzwonię po południu. Kochana jesteś. Aha, może nie dosłyszałaś, kochana jesteś. Idę, ja na Facebooku mam kilkaset chłopaków. O, spójrz, jaki ten jest słodki. O czym ty dotyku, podróży czy głębokich przeżyć.